Cześć, witam was bardzo serdecznie, nazywam się Łukasz Kaczmarek i witam was na kanale Murawa TV. Pamiętajcie o tym, żeby po obejrzeniu filmiku zasubskrybować mój kanał, a teraz zapraszam was na kolejny odcinek, w którym opowiem o planach transferowych Realu Madryt. Zapraszam! Zaczynamy od informacji potwierdzonych. Według dziennika AS, golkiper Atletiku Bilbao Kepa Arrizabalaga podpisał już umowę z mistrzami Hiszpanii. Jej dokładne szczegóły nie są w pełni znane, ale madrydcy dziennikarze przekonują, iż będzie ona obowiązywać przez około 6 lat. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy wejdzie w życie. Obecna umowa Hiszpana obowiązuje do końca sezonu, więc latem mógłby on przejść do stolicy za darmo. Zimą Real, aby go pozyskać, musi aktywować jego klauzulę w wysokości 20 milionów euro. Zawodnik chciałby jak najszybciej dołączyć do nowego klubu, aby móc walczyć o najwyższe cele. Początkowo w Realu również tak planowali, ale trener Zidane obawia się, że pojawienie się nowego bramkarza zaburzy równowagę w składzie. Do przeprowadzki latem mają skłonić Kepę również wyższe zarobki. Jeśli przejdzie za darmo, będzie zarabiał więcej. Zawodnik jednak nie jest tym zainteresowany. Najważniejszą kwestią jest jednak teraz stan zdrowia bramkarza. Kepa wraca do gry po kontuzji, co nieco utrudnia sprawę jego sprowadzenia. Real nie chce ryzykować, jeśli ma aktywować klauzulę, chce mieć pewność, że golkiper jest już w 100% sprawny. Arrizabalaga to wychowanek Athletic Bilbao, w którym regularnie występuje od poprzedniego sezonu. W listopadzie zadebiutował również w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii w towarzyskim spotkaniu z Kostaryką. W kontekście Realu Madryt pojawiły się również informacje, że klub jest skłonny zainwestować jednak w zastępcę dla słabo spisującego się Benzemy. Francuz po ostatnim El Clasico przestał być nietykalny, do tego nabawił się urazu. Ale w Madrycie nie myślą już o Robercie Lewandowskim. Oczy Pereza i Zidana zwróciły się w stronę młodszych snajperów. Ponoć działacze Realu już kontaktowali się z Mauro Icardim z Interu i Timo Wernerem z RB Lipsk. Obaj wcześniej już byli przymierzani do królewskich, ale zależało im na regularnych występach. Teraz, kiedy Benzema wypadł z łask, mogą rozważyć propozycję Realu. Trzecią opcją, ale nie ostatnią, jest absolutny hit. Real miał zaproponować Tottenhamowi 150 milionów euro za Harry'ego Kane'a i jakby tego jeszcze było mało, dorzucają Garetha Bale'a. Na razie nie wiadomo, jaka będzie odpowiedź z Londynu, ale wątpliwe, żeby koguty zdecydowały się na sprzedaż Anglika już zimą. Real planuje również sprowadzenie Edena Hazarda z Chelsea, ale tu pojawił się problem, bowiem wschodząca gwiazda królewskich, Marco Asensio, miał zagrozić, że w przypadku przybycia Hazarda on opuści klub. Niezadowolony ma być również Cristiano Ronaldo, któremu nie podobają się plany zakontraktowania Neymara. Zapowiada się rewolucyjny rok w Madrycie. Dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę, a w komentarzach dajcie znać, jak myślicie, który z planowanych transferów Realu wypali. Dzięki wielkie, do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!